Dzień dobry. Dzisiaj mamy pytanie, dlaczego czekam tak długo na potwierdzenie transakcji darowizn zakupów? Dlaczego niektóre z nich mają status oczekujący przez 3 miesiące? Darowizn od zakupów online, tak samo jak różne inne formy zbierania czy wsparcia, np. 1% podatku, mają swoją specyfikę. Na tą specyfikę składa się kilka elementów: na ten czas wypłaty i na to oczekiwanie. Po pierwsze jest czas zwrotów w sklepach internetowych, który wynosi od 14 do 100 dni, nawet są niektórzy partnerzy sklepy internetowe, które dają więcej i jak gdyby w tym okresie partner sklep internetowy czeka, czy nie będzie zwrotu. Oczywiście to jest też tak, że jeśli partner ma bardzo długi ten okres zwrotu, to nie czeka aż cały ten okres zwrotu minie, czasami w ciągu dwóch, trzech miesięcy od momentu transakcji już jak gdyby potwierdza tą transakcję. To jest jak gdyby pierwszy, pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że sklepy i partnerzy nie potwierdzają transakcji codziennie, czyli jak gdyby te transakcje nie zmieniają się na potwierdzone codziennie. Oczywiście ten proces jest w dużej mierze zautomatyzowany, ale też jest tam element ludzki, który powoduje, że na przykład raz w miesiącu sklep internetowy, przedstawiciel sklepu internetowego czy partnera, czasami raz na dwa miesiące weryfikuje te transakcje. Pamiętajmy, że są to transakcje niewielkiej kwoty z perspektywy partnera, średnio to jest 2,5% od wartości zakupów. Dlatego też to nie jest tak, że sklepy czy partnerzy zajmują się po prostu tym codziennie, zajmują się tym raz na jakiś czas. Co więcej, większość tej pracy związanej z obsługą darowizn jest po stronie Fundacji Fanimani, aby to mogło być bezpłatne dla pomagającego oraz czyli kupującego oraz beneficjenta, podopiecznego czy organizacji, odbiorcy tej pomocy. Kolejna rzecz to przelewy zbiorcze do sklepów i partnerów. One są wypłacane przeważnie co miesiąc i też jak gdyby jest okres wypłaty, tak, czyli w momencie, gdy my widzimy takie rozliczenie, widzimy listę, zbiorczego, zbiorcze rozliczenie dla wszystkich organizacji i użytkowników AniMani, to oczywiście też mienia... Yy, Kilka dni, czasami kilka tygodni, aż te środki dopiero zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Fundacji Fanimani. I oczywiście wtedy też te, to, co jest zapłacone, jest oznaczone w systemie jako gotowe do wypłaty, czyli status gotowa do wypłaty oznacza, że faktycznie już otrzymaliśmy pieniądze i możemy na, daną darowiznę wypłacić. Kolejny element to Fundacja Fanimani realizuje wypłaty po zakończeniu każdego kwartału, yy, czyli na zakończenie każdego kwartału, a mówiąc inaczej, pierwszego dnia kolejnego kwartału, czyli na przykład 1 stycznia czy 1 kwietnia, robimy podsumowanie wszystkich darowizn, które w tym momencie mają status gotowa do wypłaty, czyli zostały zapłacone przez partnerów, i robimy takie zestawienie i przygotowujemy to do wypłaty. Czyli wszystkie darowizny, które na koniec kwartału miały status gotowy do wypłaty, są skierowane do Wypłaty. Tutaj mówię koniecznie wszystkie darowizny, dlatego że te darowizny mogą być z poprzedniego kwartału, mogą być też wcześniejsze. Wszystko, co wcześniej nie zostało wypłacone, a jest gotowe do wypłaty na, na koniec kwartału, wchodzi do puli wypłat i jest wypłacane. Wypłacane jest też w ciągu maksymalnie 60 dni od zakończenia kwartału. Przeważnie jest to dużo wcześniej, ale regulaminowy. Termin to 6 dni od zakończenia. Także te kilka elementów składa się na to, że zanim darowizna od zakupów trafi na konto bankowe, to mija trochę czasu, ale w momencie, gdy ona jest już odnotowana w systemie, to tak na dobrą sprawę nigdzie można ją cały czas obserwować, sprawdzać jej status i prędzej czy później ona zostanie wypłacana. To wszystko w tej odpowiedzi. Dziękuję. Do zobaczenia.